Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Jak wiecie, ostatnio jest bardzo duża panika na rynku kryptowalut. Bitcoin spada tutaj z 8 tysięcy na dokładnie spadł dzisiaj aż do 6 tysięcy. Wiele osób pyta się, co dalej, czy cena Bitcoina może wzrosnąć, czy spaść, do kiedy spadki, kiedy wzrosty. Wiem, jak to jest ważne, żeby wiecie, być świadomym na rynku tego, co może się dziać. Dlatego też dla waszego bezpieczeństwa i oczywiście dla waszej samodzielności, niezależności udostępniam właśnie swoje analizy w poniedziałki i piątki, ale dzisiaj postanowiłem, że rozpocznę taki cykl codziennych analiz właśnie rynku Bitcoina, żebyście byli na bieżąco. Bo jak wiecie, analizy, które udostępniam, są bardzo skuteczne. Są to podane konkretne warunki, które po realizacji dają w 80% dany ruch, więc zaraz przejdziemy na wykres. Ale pamiętajcie, od dzisiaj specjalnie dla was, ponieważ naprawdę na moją skrzynkę spływa dużo wiadomości. Radek, co dalej z Bitcoinem? On wzrośnie czy spadnie? Kiedy wzrosty, kiedy spadki? Więc właśnie w odpowiedzi na wasze pytania i prośby od dzisiaj przez najbliższy tydzień codziennie będę udostępniał właśnie nagrania, w których pokażę wam, co będzie się działo dalej z ceną Bitcoina, po to, żebyście wiedzieli, co może dziać się na tym rynku. Ważna rzecz. Jeżeli chcecie otrzymywać oczywiście informacje na temat tych analiz poza YouTube'em i również chcecie wziąć udział w moich najbliższych 4 bezpłatnych webinarach, w których właśnie pokażę dokładnie, jak sobie na rynku radzić, czyli że faktycznie można zarabiać na spadkach, nie potrzeba wcale wzrostów. Można na tych spadkach zarabiać, zresztą wielu potężnych inwestorów najwięcej zrobiło na spadkach, więc jeżeli chcecie tego dowiedzieć, troszeczkę więcej o handlu, o tym, jak sobie radzić na tym rynku, jak być samodzielnym, jak handlować na wzrostach, na spadkach, to jak najbardziej będę to mówił właśnie w tej serii 4 spotkań online. Ale o tym będę was już informował drogą mailową, również drogą mailową, więc zostawcie swojego maila, link jest w opisie, tam zostawcie swojego maila, będziecie mieć informacje właśnie o tych analizach codziennych i poza YouTube'em i dodatkowo jeszcze, jeżeli już wystartują te 4 spotkania online, te webinary, to też o nich w pierwszeństwie otrzymacie informacje, więc do usłyszenia. Przechodzimy teraz już na mój wykres. Zrobimy aktualną sytuację na rynku Bitcoina. Zobaczymy, co aktualnie dzieje się na tym rynku. Więc zaczynajmy. Pamiętajcie, żeby wstawić swojego maila, żeby po prostu was nic nie ominęło, żebyście nie musieli się zastanawiać, żebyś nie musiał, nie musiała się zastanawiać, czy cena teraz pójdzie do góry, czy w dół, czy w prawo, może w lewo. Więc dlatego zostawcie maila, bądźcie na bieżąco i nie martwcie się, nie ma co panikować. Takie ruchy są. Po to macie odpowiednio zarządzać kapitałem, rozkładać swoje zlecenia w cenie i czasie w odpowiedni sposób, żeby takie sytuacje was, wiecie, nie ruszały, tak? Bo takie sytuacje są po prostu na rynku i nie jest to nic, wiecie, niesamowitego, tak już było wiele razy i nie ma powodu do paniki, bo kto panikuje? No najczęściej te osoby nowe na rynkach. Więc zaczynajmy. Zanim przejdziemy do aktualnej analizy, jak wiecie, ja udostępniam swoje analizy zawsze przed ruchem, są podane konkretne warunki. Przypomnijmy sobie ostatnie 2 z nich, tak wiecie, w ramach takiego przypomnienia. Przykładowo tutaj z 6 marca, tak, mieliśmy tutaj ruch wzrostowy. Pełen opis jest oczywiście na YouTubie i również w analizie. Warunkiem na spadki było to, że jeżeli cena nadal będzie w tej szarej strefie, która wynika z 2 przewag spadkowych, z wolumenu i zasięgu korekty i z tej szarej strefy wybije tą tendencję numer 1, to będą już 2 przewagi na spadki, tak? Potem kolejna przewaga na spadki miała być tutaj po wybiciu tendencji numer 2. Jak wiecie, wybiło tendencję numer 1, cena spadła, wybiła tendencję numer 2, cena też spadła, czyli został spełniony ten warunek oraz kolejny na spadki. Pamiętajcie, to nie są analizy robione na zasadzie pójdzie w górę, tak, bo są wzrosty i albo pójdzie w dół, bo są spadki. Nie, nie, nie. Czekamy na realizację jednego ze scenariuszy. Czyli przykładowo tutaj byliśmy w strefie na spadki, o czym informowałem tutaj w opisie. I dodatkowo kolejną przewagą na spadki było przykładowe wybicie tendencji numer 1. Czyli jak to się zrealizowało? Czyli od tego miejsca już mieliśmy przewagę na spadki, cena chwilę tutaj pokonsolidowała i był ruch spadkowy, czyli czekamy na spełnienie kolejnego warunku, konkretnego warunku na dany ruch. Wiem, że może się powtarzam, ale po prostu gdy czytam komentarze osób najczęściej nowych, które mówią, aha, czyli pójdzie w górę albo w dół, to widzę, że jest u nich po prostu brak informacji, brak wiedzy na temat rozgrywania analiz, które ja publikuję.
Więc tutaj zwróćcie na to uwagę, że zawsze są konkretne warunki i dopiero po spełnieniu danego warunku jest sygnał na ruch. Przykład tutaj było po wyjściu tendencji, ruch na miejsce na spadki, po wyjściu drugiej kolejne miejsce na spadki zgodnie z konkretnym warunkiem. Kolejna analiza tutaj była dokładnie 9 czerwca, tutaj z tego miejsca informowałem o możliwych wzrostach, zresztą tutaj spójrzcie w opisie, ta strefa utrzymuje cenę przed dalszymi spadkami, tutaj ta zielona strefa, tak może spowodować lokalne odreagowanie, wybicie górnej tendencji tutaj, numer 1, miało być sygnałem na ruch wzrostowy, zwróćcie tutaj uwagę, mieliśmy tutaj tak, wybicie tendencji było? Było, był ruch wzrostowy? Był. Nam, traderom, wystarczy ruch nawet na 200 czy 300 dolarów, możemy z tego zrobić 1000, 10 tysięcy dolarów, nie ma to znaczenia, ponieważ nie potrzeba dużych ruchów, żeby zarabiać, tak samo można handlować i w górę, i w dół, czyli też na ruchu spadkowym zarabiać. Co się stało później? Później cena zeszła do tej strefy zielonej i co zrobiła tutaj? Ją wybiła, czyli zamknęła się pod tą strefą 7600, 7800. A co było warunkiem na spadki? Warunkiem na spadki było wybicie właśnie tej strefy 7650, 7850. Czyli gdy ten warunek został spełniony, to od tego miejsca ta analiza stała się analizą na jaki ruch? Na spadkowy. Cena wybiła tą strefę? Wybiła tutaj. Czyli od tego miejsca miał się zacząć ruch spadkowy. Rozpoczął się? Rozpoczął. Tak, był jakiś ruch spadkowy, bardzo długi, bardzo dynamiczny, ale jak najbardziej zgodnie z analizą, więc pamiętajcie o tym, że to są konkretne warunki, konkretne punkty, które Was informują o tym, co się może na rynku dziać. Oczywiście, zanim teraz przejdziemy do aktualnej sytuacji na rynku, pamiętajcie, że żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną i mam nadzieję, że zostawiliście swojego maila, bo tam będą właśnie dodatkowe informacje poza YouTube'em, więc zaczynajmy. Aktualnie cena Bitcoina jest tutaj w okolicach ceny 6045. Wiem tutaj, że ten ruch spadkowy, przykładowy właśnie jeden z użytkowników na Facebooku brał, więc tutaj gratulacje. Ja jestem aktualnie poza rynkiem, po prostu czekam, żeby on się określił. A tutaj jak wiecie, z ostatniej analizy z 9, po wybiciu tutaj tej zielonej strefy był sygnał na możliwy ruch spadkowy. Jeżeli sobie chcecie obejrzeć, o co dokładnie chodzi z tą analizą, to na moim kanale YouTube sobie cofnijcie do poniedziałku, tutaj teraz 9 marca, więc tutaj ta analiza też jak najbardziej zrealizowana. Można było sobie brać te shorty. Wiem, że część z Was też skorzystała, więc świetnie. Cena spadła, tak, po spełnionym warunku, ok. Teraz aktualnie spada do 6000 dolarów. Co się aktualnie dzieje z ceną? Oddalmy sobie wykres i spójrzmy na to, co w ogóle tutaj się dzieje. Cena Bitcoina aktualnie jest tutaj w okolicach 6000. W tym ruchu spadkowym powstał tak zwany właśnie kanał cenowy, czyli od góry jest kąt, czyli właśnie tendencja cenowa i od dołu. Pierwsza reakcja, druga, ale oddałam tutaj jedną i również drugą reakcję, czyli teraz zasięg, jeżeli chodzi, teraz uwaga, mówię już konkretnymi warunkami, zasięg, jeżeli chodzi o miejsce, w którym cena może reagować, to jest tutaj od okolic 6000 do tutaj okolic, sorry, to jest 6000 do okolic 5000, tak cała tutaj ta strefa może być istotna, z jakiego powodu? No z tego powodu, że po prostu mamy tutaj od dołu tendencję, która może utrzymać ten ruch cenowy, tak? Widzimy? Od dołu tendencja, cena, jak widzicie, zawsze, gdy znajduje się pod tym kątem, przy tym kącie, to reaguje. Teraz też znajdujemy się przy tym kącie, więc cała ta strefa jest miejscem, w którym możliwe, że będzie odreagowanie. Pamiętajcie, że też słyszymy się jutro w analizie, więc jeszcze przyjrzymy się dalej sytuacji, bo może dziś nic ciekawego na rynku nie będzie. Ok, czyli ta strefa jest ważna, tak? Od okolic tutaj 4900, tutaj o. Tak, od okolic 4900 do okolic 6000, bo akurat tutaj jest teraz cena. Jeżeli ten ruch tutaj się zbliży, zbliży do tej tendencji, to sobie troszeczkę zróbcie tą strefę węższą, tak? Ponieważ będzie coraz to bliżej do tej tendencji. Ok, czyli to jest jedno miejsce, w którym cena może reagować. Cała tutaj ta strefa, ponieważ od dołu jest tendencja, dodatkowo widać, że jest duża wartość obrotu w okolicach tutaj tej tendencji, tak, ponieważ jest wysoki wolumen. Ok, idźmy dalej. Teraz tak, wiemy, że ogólnie na Bitcoinie, no trend jest wzrostowy, tak, użyję markera najprościej. Cały ten trend jest wzrostowy, tak. Ok, ale spójrzmy sobie bardziej lokalnie. Ten trend, przykładowo ten, też był trendem wzrostowym, ale tutaj została wybita jego korekta, teraz nie będę się już zagłębiał w szczegóły, tak, i rozpoczął się ruch spadkowy. Ok, teraz spójrzmy sobie na ten trend,
który właśnie tutaj oznaczyłem. Ten trend, który jest oznaczony od góry tendencją i od dołu. O, dokładnie ten. Co to zrobić, wiecie, w jak najprostszy sposób, ponieważ wiem, że do wielu z Was ten film dotrze. Cały ten trend jest spadkowy na Bitcoinie. Dlaczego? W dużym skrócie. Są tutaj przewagi na spadki, nie będę teraz, wiecie, wszystkich omawiał. I coraz niższe dołki, zasięgi korekt również prowadzą cenę na ruch spadkowy. Układ, rozłożone zlecenia są dużego kapitału, także jest to jak najbardziej trend spadkowy, zresztą to również widać. I okej. Okay. Teraz tak, w ruchu spadkowym mamy tutaj ważny poziom, o którym mówiliśmy, ale jest to poziom wynikający z tego całego trendu, tak? Więc tutaj zwróćcie uwagę, że w tym trendzie spadkowym ten trend był trendem wzrostowym, ale tutaj został wybity, cena spadła. Ok, więc teraz się przyjrzyjmy temu trendowi. Ten trend również jest spadkowy, to jest spadkowy trend, ten tutaj ruch w trendzie spadkowym. O, zwróćcie uwagę, ten ruch jest trendem spadkowym w trendzie spadkowym, tak? Rozumiem, o co chodzi. Więc teraz przyjrzyjmy się, co dokładnie trzyma w tym ruchu spadkowym cenę na aktualne spadki. Po co? Bo jak się dowiemy, jakie przewagi trzymają w tym ruchu spadkowym cenę na spadki, to jeżeli zostaną one wybite w górę, to mamy już przewagi na ruch. Zastanów się chwilkę. Na wzrostowy, dokładnie tak. Ok, zwróćcie uwagę, pyk. W tym ruchu spadkowym mieliśmy tak, powtarzalność. Ruch spadkowy, wzrost od 9500 do 10300, ok, wzrost tutaj 5, 6, 7, o $800. Pyk. Tak, wzrost $800. Tak, zaraz tutaj wszystko dokładnie oznaczymy. Wzrost o $700, drugi wzrost o $700 i znów cena spadła. Potem zwróćcie uwagę, po raz trzeci cena wzrosła o $700 i znów cena spadła. Tak, widzimy, trzykrotnie po wzroście o $700 cena spadła i aktualnie cena tutaj jest przy tym właśnie zasięgu. I teraz ważna rzecz, cena Bitcoina, aby wybić tutaj ten trend spadkowy, musi wzrosnąć o więcej niż, tak, od 5600 do 6900, ok, o $1300, czyli teraz niezależnie od tego, że ta cena już to wybije, czy zejdzie niżej, to musi wzrosnąć o więcej niż $1300 i się zamknąć musi świeca, żeby wybito tutaj ten lokalny trend spadkowy pod względem tej jednej przewagi, czyli powtarzalnych ruchów cenowych, które tutaj oznaczyłem, tak? Czyli jeżeli cena wzrośnie o więcej niż $1300, zamknie się świeca, tak? Nie będzie to cienia, który tylko będzie to zamknięcie się świecy, to będzie to możliwa zmiana tego trendu spadkowego na trend wzrostowy, czyli oczekujemy wzrostu większego niż $1300 i dopiero wtedy, to jest konkretny warunek, dopiero wtedy będzie to możliwe miejsce na dalszy ruch wzrostowy, tak? Dodatkowo mamy bardzo odległą tendencję, która trzyma tutaj cenę w tym ruchu spadkowym. Możecie tutaj zwrócić uwagę, tak, tutaj ta tendencja 1, 2, 1, 2, 3, 4, pod tym kątem również cena reaguje. Więc spójrzmy bardziej lokalnie na cenę Bitcoina, może na niższym interwale, na 4-godzinowym. Jeszcze bardziej spójrzmy na to lokalnie. Tutaj coś się dzieje na tym rynku. Ok. Spójrzmy tutaj, czy jest tutaj ta tendencja, czy jest ona w jakiś sposób utrzymywana. Ok, zwróćcie uwagę, tutaj mamy jedną reakcję, tak, od dołu. I kolejną mamy tutaj reakcję, tak, pod tym samym kątem, jak i u góry. Czyli na ten moment na Bitcoinie cała ta strefa, oznaczę to, wiecie, markerem w jak najprostszy sposób, cała ta strefa jest strefą, w której cena może się Bitcoina poruszać, ale jeżeli wybije tą górną tendencję, tak, to będzie to jeden możliwy sygnał na ruch wzrostowy i następnie, jeżeli wzrośnie o więcej niż plus $1300 i zamknie się świeca, to będzie to już drugi sygnał na możliwy ruch wzrostowy. Więc to będzie wszystko, jeżeli chodzi o aktualne oznaczenia. Pamiętajcie, że są tu konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, więc pamiętajcie o tym, tak, że muszą zostać spełnione te warunki. Cena Bitcoina może spaść tutaj w ten zasięg i dopiero od niego zaczniemy wybić tendencję i rozpocząć lokalny ruch wzrostowy. Zobaczymy, co będzie działo się jutro z ceną Bitcoina. Aktualnie ten trend, jakim jest trendem, tutaj ten, który oznaczam, zastanówcie się chwilkę, trendem spadkowym, bo przewagą na spadki jest zasięg tej korekty, tak? Nie jest ona wybita, ponieważ cena nie wzrosła o więcej niż o $1300 i cały czas trzyma ta dolna tendencja. Więc jeżeli tutaj zostanie wybita ta dolna tendencja w górę, i dodatkowo jeszcze zostanie wybity ten zasięg korekty, czyli cena wzrośnie o więcej niż $1300,
z tej zielonej strefy, od której może już reagować na wzrosty, to będzie to już wybity ten lokalny trend na wzrosty, a jeżeli ten ruch wzrostowy by się rozwinął, to już na bieżąco będę Was informował w kolejnej, na przykład jutrzejszej analizie, którą też opublikuję. Więc podsumowanie króciutkie, jest to strefa, w której cena może reagować, ale to jest tylko jedna strefa, więc poczekajcie proszę na to, aby jeszcze cena pokazała Wam prawdopodobnie kolejne przewagi na wzrosty, zobaczmy wybicie tendencji, wybicie korekty. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, troszeczkę bardziej szczegółowo dzisiaj to oznaczyliśmy. Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat właśnie tego, co się dzieje na rynku i oczywiście, czy analizy, które docenią, są dla Was pomocne, no bo jak wiecie, skuteczność jest bardzo wysoka ostatnio, trzykrotnie w sumie pod rząd mieliście możliwość z tego skorzystania, konkretne warunki, konkretna realizacja, więc mam nadzieję, że przez najbliższy tydzień, codziennie, jak będziemy się widzieć, to spodoba się Wam ta seria. Napiszcie też, czego dokładnie potrzebujecie. Może też inny rynek jest dla Was interesujący. Jeżeli tak, z chęcią go dla Was przeanalizuję, tylko pamiętajcie o tym, żeby dbać o swój kapitał, bo to, że są spadki, nie jest nic złego. Możecie zarabiać na spadkach, to, że załóżmy macie pozycję stratną, to też nie jest nic złego. Pozycja stratna musi być wliczona w Wasz kapitał, tak? Ustawcie sobie poziom stop loss na odpowiedniej wartości, tak? Małej względem Waszego rachunku. Oczywiście to nie jest żadna porada, tylko mówię o tym tak prosto od serca, jako osoby, która handluje, i załóżmy wtedy, jeżeli jest ta pozycja stratna, faktycznie jakieś środki tracicie, to jeżeli one są, wiecie, wliczone w Wasz kapitał, to nie ma żadnych emocji, jest wszystko na spokojnie. A na rynku najgorszym doradcą są emocje, zresztą o tym ostatnio też mówiłem w nagraniu, i jeżeli chcecie się dowiedzieć również na temat troszeczkę więcej emocji, jak sobie z nim dawać radę na rynku, to też Wam udostępnię poniżej link. Możecie sobie zostawić maila, to tam dojdzie do Was nagranie o emocjach. Więc słuchajcie, słyszymy się jutro, słyszymy się pojutrze. To będzie niesamowity tydzień. Nie przejmujcie się tymi spadkami. Wiem, że część osób handlowała na spadki. Bardzo dobrze. I pamiętajcie, takie ruchy były i zawsze będą, więc spokojnie. Nie ma się czym martwić. Grunt, żeby trzymać się zasad, ustawić odpowiedniego stop lossa i nie szaleć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia jutro. Zostawcie swojego maila, jeżeli chcecie oczywiście więcej. Do usłyszenia. Cześć!